1-0 dla ryby. Spadła. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich Państwa na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. Kanał Połaniec i oto w tym miejscu zaczynamy dzisiejszy efekt. Dlatego tak późno, bo chciałem najpierw zarzucić, ale trzy brania były, jedna ryba wychlowana, dwie spadły. Coś zaczyna się dziać, jak widzicie sami, woda jest bardzo wysoka. Zobaczcie, na takiej wodzie jeszcze ostatnio tu nie łowiłem. Zobaczcie, jaka duża stan wody. Cofka z Wisły, śniegi, wszystko stopniało. Deszcze i z Wisły woda cofa się w kanał, cofka. I dlatego woda się podniosła na kanale. Jest temperatura wody 15 stopni. Na zewnątrz koło 6. Więc, drodzy Państwo, to w dzisiejszym dniu zapraszam na najnowszy film. Jest na tą chwilę sobota, 6 luty 2021. Więc teraz pójdziemy do kolegów, zobaczymy co i jak. Robercik, Jacuś, jesteśmy we trzech i zobaczymy co u nich słychać. Więc idziemy teraz po kolei do Robercika. Ale zanim pójdziemy do Robercika, branko jest. Tak mówię, jedna wędka łowi prawa. Zobaczymy co. I tak mówię, pójdziemy do Robercika, zobaczymy co, jak Robercik nęci. Ja dzisiaj nie nęcę.
bez nęcenia wstępnego. Zanęta z ostatniego wypadu z Połańca odmrożona. To kto śledzi na bieżąco moje filmy, to wie, że jaką mieszankę przygotowałem. Więc zanęta z ostatniego filmu odmrożona. I oto tą mieszankę będę wędkował. Zrobiłem świeżą, przygotowałem, później wam pokażę co i jak, a na tą chwilę wędkuję. Na razie zakładam w podajnik zanętę, niestety odmrożoną. Nabiję, później damy nową mieszankę Jokersa, zmielimy robaki, a na tą chwilę wędkujemy na trzy pinki. Delikatny zestaw, 80 cm długość, startowa, haczyk 16 i na 16 założymy teraz tym razem jedną, dwie pinki. Tak mówiłem, 80 cm, niesymetryczna pętla, tak to się prezentuje, skrętka poniżej. I tak to ma wyglądać. Mróz jest, więc przylotki mogą się kleić. Musimy uważać. Jedna pinka oczywiście spadła, więc dodamy stąd kluchę. Nie, nie dodamy świeżutką. Świeżą, ciepłą. Czerwoną. I tak mówię, nastawiamy się przede wszystkim na leszcza. Przyłowem mogą być ryby, gatunki ryb, które mają akurat okres ochronny, czyli certa, świnka. Mamy bolenia, mamy brzane, to tych gatunków, które mają okres ochronny, nie bierzemy pod uwagę, nie nastawiamy się na nie, tylko nastawiamy się typowo na leszcza lub klenia. I leszcz i kleń dzisiaj są głównymi rybami, które chcemy wędkować, więc idziemy do Robercika. My teraz u Robercika. Robson, co i jak? Siema. No i mów, jaka taktyka dzisiaj, powiedz co, jak dla widzów, ja już jedną rybę mam, trzy tak? Spadły. Słuchaj, no bardzo delikatne wędki dzisiaj zabrałem ze sobą, ponieważ wiedziałem, że będzie bardzo mały uciąg i wziąłem sobie pikera do 35 gram, więc to jest mega delikatne. Pierwszy raz na Wiśle mam taki sprzęt. Także zobaczymy, no bardzo delikatnie łowię, może się coś uda, jakąś fajną rybkę. No ale zestawy nic się nie zmieniło, nie, na zestawach, nie. Tylko wędki. Wędki, tak, no. Paraboliki. Tak, kolmika, fajny sprzęcik, no mam nadzieję, że coś się uwiesi. I branie już miałeś? Tak, brania są. Złowiłeś już jakąś jeszcze rybę? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Tak, jeszcze nie. I teraz powiedz, nic się nie zmieniło? Nic. Żyłka? No widzisz, zobacz. Zobacz, już, teraz widać, na tym widać. No. No. Widać i widzicie na żywo. I tak mówisz, pierwsza ryba. Tak. Teraz wam nie powiem, czy mała, czy duża, bo to są bardzo delikatne kije. Do połowy. Delikatne, no. Nie, jaką masz szczytóweczkę tam? Tutaj był jedyneczka. Jedyneczka. Tak, jedynka, ale to jest 35 gram wyrzutu, także. Tak, 35 gram wyrzutu i to rzeka. Tak. Śmieszna ta. I zobaczymy coś. Przy moich pałach to bym powiedział, że coś fajnego, bo pół wędki tak się wygina, a teraz ciężko powiedzieć co. Ja nawet nie wiem, czy... I Robercik, ściągaj rybkę, ładna ryba, powiedz co i jak z tym Big Fishem. Jak robimy dzisiaj? O kurde. Spadła. Co było, certa? Tak, chyba certa. Certa była. Taka
taka dosyć... No ładna, 40 na pewno, no. Widziałem. Tylko leż na pewno nie. Nie. No trudno, ja też dwie spię. No jak robimy dzisiaj? Słuchaj, zdecydowanie, tak jak zawsze, czyli... Największy leszcz. Największy leszcz. Jeden. Wygrywa. Jeden. Nic jak nie będzie leszczy, robimy największą rybę. Tak, zmierzoną. Ale, ale taką rybę, która nie ma okresu ochronnego. Czyli może być to kleń, krąb, kleń, karp, amur. Tak jest. Amur, płoć. Tak. Płoć. I nie bierzemy gatunków, czyli boleń odpada, brzana odpada, świnka odpada, certa odpada. Tak jest. Wszystkie, które mają okres ochronny, w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Nie bierzemy pod czyli uwagę. Big fish, leszcza. Tak jest. I jak jedzie leszcza, największa ryba zmierzona, która nie ma okresu ochronnego. Tak. Tak się umawiamy, tak będzie. I teraz. I walczymy, śpiewamy. Puchar jest mój, ten puchar do mnie należy. Nie oddam nikomu nie oddam. Ten puchar do mnie należy. A więc jeszcze raz, Robercik. I twój czy mój, a może Jacusia. Gdzie dwóch się bije, ta trzeci wygrywa. Idziemy do Jacusia, drodzy Państwo. To już było i nie wróci więcej. Idziemy do Jacusia. Jacusiu, słyszałeś nas? Słucham cię, tak. Słyszałeś? Słyszałem. To znakiem jak jest? Leszcz? Największy wygrywa dzisiaj. Tak, jak nie będzie leszcza, to będzie... Ryba, która nie ma okresu ochronnego. Tak, dokładnie. I tak się umówimy. Teraz powiedz co i jak. Zobaczcie, jak Jacuś dzisiaj łowi. Jacuś, powiedz co i jak, zestawy, co i jak. Dobra, no. Jak widać, grubszą wędkę zwijam, znaczy mocniejszą wędkę zwijam, bo nawet przy tym uciągu to... Tak, i tak samo jak pikerki, tak? Jak to się mówi, na odstawkę. No, ja se siądę, powiedz co. 90 gram. 90? Tak. Tu? Koszyk leży, jak na razie tam 30 leży, nic tak. Nie dzieje. Tu mam do 50 gram kijek. Do 50 gram. Koszyk 40, bo nie mam... Parabolik, jeszcze... tak? Nie, to jest progres. A progres, no takie jak to lubię, mniej więcej... Jak trabuko. Szczytowo, maxi i progres. Tak, lubię. Plecionka, bo akurat było. Było, tak. I teraz zestawy, przypony jak będziesz zakładał dzisiaj? Przypony 0,10. 0,10? No obydwóch? 0,10 mam i 0,13. Nie mam 0,10. Mam 0,13 metrowe. Tak. I tu mam, na drugiej mam 0,12. 12, 70 cm. 70 jest napisane, to jest 90 dokładnie. 90, tak, bo 15. Zrobiłem metrówki tu, tylko że to było na 15, no i przewinąłem po prostu. A teraz Jacusiu, przepraszam, że ci przerwę, na wejściu, co, jak zarzuciłeś, jakie zestawy? Żyłka, o to mi chodzi, jaka na wejściu, teraz tamta, jak jest postawiona? Tu jest 0,15, żyłka 15. I 5 grubych, białych. 5 białych, a tu? A tu będzie... Tu będzie to 0,13 metrowy przypon. I delikatniej. Na razie metrowy, zobaczymy. Aha. I haczyk jest 14. Pelety? To ten 14 to taki mały. Mały, no. Pelety masz do czego? Do... Na dalszy dystans. Na dalszy dystans. Bo mam tak za połowę, a tym będę tutaj... I jeszcze robaczki powiedz dla widzów moich, w czym masz? Co to jest to żółte? To jest wanilia. Wanilia. A wanili się po prostu dipują. Nie wkładasz do kieszeni, żeby były bardziej ciepłe? Trzymałem w kieszeni. I będą bardziej ruchliwe. Ja tak samo, drodzy Państwo, trzymam. To, białe, to one są w ogóle takie. No. Pinka to jest pinka, nie? Więc wiesz, jakie są zasady gry? No tak. Że jeden tylko jest mistrz. No, a kto nim będzie, zobaczymy na końcu filmu. Ale ty nie umiesz śpiewać. Puchar jest mój. A no nie. Ten puchar do mnie należy. A więc Jacuś, powodzenia. Nauczę się. To wiesz, jak to jest. Największy leszcz i dokładnie. Jak niedzie leszcza, tak jak ryba mówię, największa, najdłuższa. Okay. Najdłuższa, tak która jak, nie ma... Tak jak mówię, ja nie mam siatki, to w razie co... Do mnie, nie jest daleko, no. Nie jest daleko. Tu po prostu siatek, nie tak. Okej, idziemy jeszcze do Robercika. Robcio, jeszcze powiedz dla widzów, co i jak jest z tymi braniami na kanale przez ostatnie dni. No jak brania czy coś, żeby nie mówili, wiesz, bo są komentarze, że cwaniaki jesteśmy, bo na ciepłym kanale łowimy, że tu ryba zawsze jest, zawsze bierze, a to i powiedz mi, jak to jest z tą rybą na tym kanale. Słuchaj, ostatnie dni. Nie, ostatnie te wyjazdy i kontakty z chłopakami tutaj miejscowymi, no to ogólnie ryba przestała w ogóle współpracować.
Ta większa. Ta większa. Te leszcze duże. Tak, leszcze duże. W ogóle ciężko złowić jakąś fajną, powyżej, dużą, powyżej 50. To tak. Jest naprawdę sporadycznie. Także tutaj na i dlatego ten sprzęt, który jest, to ma pomóc mi, może mi się uda coś takiego większego złowić. Przy słabym żerowaniu ryb delikatnym, tak, żeby ją podejść jakoś. Tak, no musimy jakoś próbować. Bardzo delikatny sprzęt, więc może się uda. I nie jest tak powiedziane, że tu się ryb nałowi, bo niektórzy na zero wychodzą. Tak, oczywiście. I bardzo dużo jest wędkarzy zerowych stąd. Dla mnie to jest tak, jeżeli ktoś mówi, że tutaj jest wanna ryb i przyjeżdża i się łowi, to zapraszam. Niech pokaże i zobaczy. Niech przyjedzie, pokaże i wrzuci zdjęcia rybek z kanału. Połowionych. Tak, na twój profil czy tak. Gdzieś tam. I z miłą chęcią, drodzy zobaczymy, państwo, zobaczymy. Tak zobaczymy, jak wyłowicie, bo to nie jest taka prosta sztuka. Tak to było powiedzenie. To nie sztuka złapać kruka, ale sztuka całkiem świeża, gołą dupą siąść na jeża. I to jest prawda, drodzy państwo. A więc wędkujemy i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Rozprowadzimy jokersa. Zrobimy nową mieszankę. Więc mamy joka. Rozprowadzimy go, damy do nowej mieszanki. Zobaczymy co i jak. A resztę, co nam zostanie, częściowo zamrozimy. Mamy ćwiartkę. Później ją przepuścimy przez sito. Jeszcze trochę mąka kukurydziana. I tak posłuży nam do nowej mieszanki. Pomału przygotowuję. Tu jeden składnik. Tu drugi składnik. I połączymy te dwa składniki z żokiem, z białymi robakami. Tylko to trzeba teraz rozprowadzić, później przez sito. Tak, żeby nam wabiło. Odstawimy, przykryjemy i zaraz przygotujemy nową mieszankę. A więc, tak widzieliście, brania były, rybki spadają na początku z samego początku wędkowania. Jedna mała certa zaliczona, no i czekamy. Tak jak mówię, zanęta odmrożona, trzeba się jej pozbyć. I pomału szykujemy drugą mieszankę, pomalutku. Jok rozprowadzony, zanęta się nowa moczy. No i zaraz skomponuję nową, połączę nową mieszankę i będę używał starej i nowej. Tylko dużo nie będę rozrabiał, bo nie wiadomo jak to będzie dzisiaj z braniami później. Tak, żeby znów nie mrozić, więc tą częściej będę przerzucał, bo jest stara. I zobaczymy co i jak. Więc drodzy państwo, zostańcie ze mną i zobaczymy co dzisiaj z tego wyjdzie. Big fish, leszcza największego lub ewentualnie ryba wygrywa, która jest największa z naszej trójki, która ryba będzie największa, która nie ma okresu ochronnego. I zobaczymy komu szczęście dopisze. Oni mięciutko, delikatnie, a ja trochę grubiej. Napały już branie. I tak mówię, nie lubię kijów parabolicznych. Wolę akcję szczytową lub progres. Więc ja po staremu
Tylko jeszcze będziemy kombinować przyponami, długością, haczykiem, osiemnastkę, może haczyk założę Dranowskiego, Naleszcza. Mamy Ochotkę, mamy Pinkę, mamy Biały Robak, mamy Dumbbellsy grube. Zobaczymy, jak to się ułoży. Może jedną grubo postawię, pęczek Białych Robaków, możliwości jest dużo, dużo. To zobaczymy, więc tak mówię, drodzy Państwo, zostańcie ze mną i zobaczymy, co i jak. A więc jeszcze raz, kawa, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym tematem, bo już późno. Zapraszam jeszcze raz wszystkich swoich widzów i nie tylko na najnowszy film z wędkarskiego wypadu tą zimową porą w moim i kolegów wykonaniu. Weźmiemy stare robaki. I to pójdzie do zmielenia. To pójdzie kastery z białymi robakami. Te starsze, które były w lodówce, pójdą do zmielenia, do nowej mieszanki. I tak pomału komponujemy nową mieszankę i zobaczymy, co nam dzisiejszy wypad przyniesie. Dobrze, niezbyt dokładnie, jak tam trochę trocinek będzie, to zostaną zmielone w zanęcie, to nie przeszkadza, to jest rzeka płynie. Ok. I pomału będziemy już mielić. Weźmiemy nową mieszankę. Postawimy tutaj drugą. Połączymy. Jedną część mamy połączoną, teraz robactwo. Jacuś ma bikwisza, leszcza. Już, Jacusiu. Wsadź go na razie do wody. Wsadź go do wody. Dawaj. Rzut ile? No, dwie minuty, będzie, już nie podniecaj się, dawaj go. 2 minuty i bramko. Dawaj, nie podniecaj się. Ja się nie podniecam, tylko że... Dobrze jest, okej. Okay. Dawaj, mierzymy. Ściągaj go. Tak, żeby było uczciwie. Masz. Powiem ci, że... Ile ma? 39,8. Tak? 38. No. Bo gębę zobacz, jeszcze bierze. 38. No. Zrób zdjęcie. No i dobra. 35, 6, 38. No to 38, dobra. Dawaj. Do siaty i do wody. I gratulacje jak na razie, bo o to chodzi. No, no i dobrze. Na którą? Na miękką czy twardą? Na którą wędkę? Dalej. To na więcej robaków. No to widzisz, nie da. 5 grubych. Dobra, to Jacuś, wędkuj dalej, a ja przygotowuję dla. No, no gratulacje. Oby więcej. Fajna woda, bo można sobie pozwolić. No, już. Patrz. No. I na żywo, ale coś małego poczuć. Ale o to chodzi. I zaraz, drodzy Państwo, dokończymy mieszankę, którą przygotowuję. Jacuś Leszcza ma 38, pamiętajmy. Nie wiem, czy nie zaplątało się. Chyba w zestaw weszło, zaplątało się. Splątały się zestawy. No widzicie.
Zobaczcie, jaki mróz, wszystko sto... Zobaczcie. Ryba zaliczona, ale zestawy poplątane. Poplątane zestawy. Więc to musi iść tu na bank. To musi iść tu. I rybę wypuszczamy. Odczepimy naszą certę. Certa, nie świnka. Certa wraca. Nie na zero, to jest najważniejsze. Zobaczymy, co na nowej mieszance. Ok. I teraz odplątam zestawy i dokańczamy zanętę. To tak, to tak. Ano to tak. Jesteśmy w domu. Nie poplątało się nawet. Tylko teraz musimy przerzucić obydwa zestawy. Czyli ten, na którą złowiliśmy rybkę. Zmiana robaczków. Cieplutkie. Nowe, świeże, jak to się mówi. Damy 3 sztuki. Czerwone, pomarańczowe będę zakładał, starając się złowić klenia. Kleń lubi czerwony kolor. Bardziej atakuje, drodzy Państwo, kleń przynęty, białe robaki czy pinkę o kolorze czerwonym niż białym. Najwięcej kleni złowiłem nawet na przepływankę bolonką. Na czerwone robaki na klenia. Ok. Naciągnę i tą, co splątałem, muszę ściągnąć, bo była nadruszona. Naprężymy. Zaczynamy robactwo tutaj. Pomalutku ogarniemy. Jakie mam robaki? No, szamane. Więc ciepło. Teraz świeże, świeże. I dokończymy zaraz naszą mieszankę. Damy 3 sztuki. Później spróbujemy na jednego dużego białego. Mamy ochotkę, założymy teraz białego. O kolorze białym jedną. Zobaczymy, co ja. I do kieszeni, aby się grzały. Koszyk nabijamy. No i tą starą mieszankę odmrożoną akurat przy nęce, pod nęce kisie teraz tutaj splątał. Teraz tam, teraz tu. Tak, żeby nie połamać. Dobrze. Luz jest, jest, dobra. Tak, żeby nie złamać szczytówki. Napięte i dobra. I dalej szykujemy naszą mieszankę. Sypiemy robactwo. Część robaków już przeszła. Nie szkodzi. Pójdą w zanętę. I część zmielimy na dwa razy. Najpierw to. Białe robaki z kasterami.
I co nam wyszło? Takie mazdziaje. Tu jest część następnych robaków. Dobrze. I teraz te mazdziaje pójdą nam w mieszankę. Pójdą nam w mieszankę soczek. Dobra, teraz dalej mielimy robactwo, to odstawimy do zdjęcia, tak aby wiedzieć, jaką przygotowałem mieszankę. Reszta robaczków. Kasterami. Część zostawimy do zakładania białych, grubych. I teraz mielimy drugą. Tak, żeby mieć nową, przygotowaną mieszankę. Gwizda, śwista, ale jedzie. Dobrze. Mamy dalej. Już coś pyka. Teraz, żeby nie tracić soku, co najfajniejsze w środku, to wszystko musimy, drodzy Państwo, dać kukurydzę zmielić i nam ściągnie cały ten sok. To więc bierzemy, mielimy kukurydzę. Najlepiej z wodą. Damy ciut więcej naszej mieszanki i ten sok od razu połączy się z białych, robaków z kukurydzą. Może ciężko iść na początku, ale zapewniam, że zaraz będzie lekko szło. Mamy kuku tak nie do końca zmielone dokładnie, tak aby jakieś frakcje były, nie na miazgę. Częściowo nie na miazgę. Ok. Odkładamy. I tak to się teraz prezentuje. I teraz Jokersa, którego rozprowadziliśmy wcześniej. Jokersa weźmiemy, przepuścimy trochę przez sito bez mąki kukurydzianej. Już szarpie. Garść. I kolejną garść do nowej mieszanki. Dobrze. To pójdzie tam też. To odstawiamy. I mamy dwie połączone zanęty. Kukurydzę nie do końca zmieloną. Robaki z kasterami zmielone. Oraz Jokersa rozprowadzonego, żywego. I to wszystko połączymy. Ale najpierw zdjęcie, a dopiero będziemy bawić się w mieszanie. Teraz tą mieszankę
pomieszamy. Zanęta nie była tak bardzo sucha. I poczekamy, aż to wszystko wchłonie. I to będziemy posyłać w miejsce, gdzie łowimy. Nie będziemy ubijać mocno. Poczekamy, aż podeschnie. Tam są pelety zmielone na mączkach rybnych w jednej z zanęt. To podeschnie jeszcze i nam wciągnie soki. I rozprowadzone i tak to mamy, i tak to się prezentuje, więc kładziemy tu, niech dochodzi i na razie wędkujemy na odmrożoną zanętę. Więc coś się zaczyna dziać, zanęta nowa przygotowana, sam jestem ciekaw, co nam przyniesie. Łowienie z marszu przy podniesionej wodzie, bez wstępnego nęcenia, tylko to, co z koszyków rzucam. I zobaczymy, zobaczymy. Ale już bije. I zobaczymy, co jak. Jak to się dalej ułoży. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Jest coś. Zobaczymy tylko, co. Wszystko przymarzło. Zobaczymy tylko, co. Ptaszki śpiewają. Ryby biorą. Cóż można chcieć? Chyba brzana nie widzę nawet. Czy kleń? Co mamy, drodzy widzowie? Mamy certę. I to ładną certę. Okres ochronny, więc certę musimy wypuścić. Ale ją zmierzymy. Drobny haczyk. I certa ma 40 centymetrów. 40 centymetrów certa. Okej, wraca do wody. Tylko zrobię szybko zdjęcie i rybę wypuszczamy. I taka 40 wraca. Okres ochronny. Więc 40 wraca. Baja. Baja, dziewczyno. Niech to schnie. Przerzucamy zestaw. Przerzucimy po tej cercie zestaw. Słyszycie? Na drzewie za mną dzięcio stuka. Już nie stuka. O, słychać. Słuchajcie. No jeszcze raz. Stuka dzięcioł.
szuka żarcia. I przerzucam. I tą drugą trzeba ściągnąć. I tą drugą też przerzucić. Tak, o, oczywiście od razu dęcimy. Coś tu poluzowało. Woda 15 stopni temperatura. Robercik mierzył. To jest chłodniejsza niż zwykle. Robaki zjedzone. Tak jak mówię, wędkę wyprostowało, było jakieś branie. Może jak rybę odczepiłem, robiłem zdjęcie, a to nie szkodzi. Systematycznie wklipowane miejsce obydwie, dlatego że na pałę nie debił, bo woda wysoka, a nie nęciłem. Więc raczej trzeba posyłać obydwa zestawy w jedno praktycznie miejsce na jedną odległość. Starą mieszankę, cały czas starą jadę. Cały czas starą jadę, a nową później, jak się ta skończy. Dobrze. Wędkujemy. Zobaczymy, co na pęczek ochotek się trafi. Mamy ochotkę, ale założymy ją na gumeczce. Więc w ten sposób weźmiemy pęczuś. W ten sposób ściągniemy i mamy pęczuś ochotek. Zobaczymy, postawimy, spróbujemy. Później pojedynczo będziemy ochotki nakładać, ale teraz tak pokazałem pęczek ochotek na gumce. Ochotki chowamy w czapkę, jak się grzeją, żeby nie miały za zimno. I mamy później białe robaki jeszcze. Założymy też wsadziby w czapkę. Niech się trochę ogrzeją. Zawsze to będą bardziej ruchliwe. Na pinkę to do dołożenia, do zanęty, czy coś w tym stylu. Ta stara została nam, ale jej na razie nie idziemy dosypywać. I świeżą, którą grzeje. Ruchliwą, ciepłą, najnowszą, czyli ostatnio zakupioną. Dobrze, wędkujemy, czekamy na branie i zobaczymy co i jak. Za chwilę jedną ściągnę i zarzucę na nową mieszankę, która czeka do wypróbowania. Sam jestem ciekaw, co nam przyniesie ta nowa mieszanka. Ale to przekonamy się za chwilę.